Bezpiecznie, komfortowo i radośnie docierają na lekcje uczniowie szkoły podstawowej w Konarzycach. Pod koniec ubiegłego roku gmina Łomża zakupiła nowy autobus szkolny, który właśnie zyskał nową szatę graficzną. Włodarze gminy w towarzystwie wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piątkowskiego oficjalnie zaprezentowali autobus uczniom. Na jego zakup gmina pozyskała wsparcie w kwocie 200 tysięcy złotych od państwa. Autobus kosztował natomiast gminę 450 tysięcy złotych. Ta dotacja została uzyskana dzięki zaangażowaniu pana ministra Piątkowskiego, za co serdecznie dziękuję. Dość powiedzieć tylko jeden szczegół, że jest to jedyna na tamten moment dotacja z tego zakresu przedmiotowego w naszym województwie. Za to serdecznie dziękuję. Dzisiaj mamy okazję też, w dniu dzisiejszym jakby pokazujemy ten autobus, ponieważ ten, który kupiliśmy, fajny, kolorowy, turystyczny, wygodny, ale chcieliśmy, żeby on służył naszym dzieciom tutaj, nie tylko w środku, ale także i wizualnie. Dlatego też w wakacje został oklejony na biało, a w dniu wczorajszym uzyskał nową grafikę. Poprzedni autobus, który służył w naszej gminie, to już miał ponad 22 lata. Już to był czas wymiany tego żółtego typowego gimbusika. O ile gimnazja zostały wygaszone, to jeszcze ten ostatni relikt po tych gimnazjach to jest ta nazwa. Dzisiaj już my nie mamy gimbusu, dzisiaj mamy autobus szkolny. Posługujemy się językiem polskim zgodnie z ustawą, dlatego też ten autobus dowozi dzieci z coraz kolejnych destynacji w naszej gminie, bo gmina Łomża się rozrasta i o ile mieliśmy kiedyś tutaj, chociażby tylko do szkoły w Konarzycach jeden dowóz, to dzisiaj mamy już ich 6. I z 3 kierunków po 2 kursy rano. Po 2, a nawet z Czaplic mamy 3 kursy. Więc widać, jak duże jest zapotrzebowanie, ale ono jest związane z intensywnym rozwojem naszej gminy. To też musimy odpowiadać na te potrzeby i stąd właśnie i rozbudowa szkoły, stąd też ten nowoczesny autobus, który służy dzieciom nie tylko na co dzień przy tych codziennych trasach z domu do szkoły, ale także chociażby przy programie Umiem Pływać, który realizujemy z dotacją z Ministerstwa Sportu i ten program od kilku lat sukcesywnie realizujemy. Dzieci od pierwszej do trzeciej klasy szkoły podstawowej, wszystkie dzieci w naszych wszystkich szkołach uczą się pływać, mają po kilkadziesiąt godzin nauki i tak w sezonie wiosennym to było 100 dzieci, a teraz w sezonie jesiennym to jest 60 dzieci. I ten autobus też je dowozi do miejskiej łomżyńskiej pływalni. Dziękuję bardzo panu ministrowi, że zechciał znaleźć czas w swoim napiętym harmonogramie pracy zawodowej, żeby przyjechać do szkoły w Konarzycach. Zakup tego autobusu to poważny wydatek z punktu widzenia gminy, tym bardziej, że trwa rozbudowa przecież szkoły w Konarzycach, a więc potrzebne są duże pieniądze na zadania oświatowe. Cieszę się, że tu w gminie Łomża także dzieci będą mogły dojeżdżać bezpiecznym, komfortowym autobusem do szkoły, ale jak rozumiem, ten autobus będzie mógł służyć także jakimś wycieczkom dalszym. Mamy przecież program Poznaj Polskę, jak rozumiem, szkoła także z tego programu korzysta. Nie trzeba będzie wynajmować autobusu od jakiejś firmy turystycznej, tylko skorzystać z tego, który już jest w posiadaniu gminy. Cieszę się razem z dziećmi, że jest to autobus i bezpieczny, komfortowy, ale także, jak widać, estetyczny, nawiązujący do spraw edukacyjnych, ale zawierający także te elementy lokalne związane z samą gminą. Rzeczywiście jesteśmy ciekawi, czy dzieci rozpoznają ten element charakterystyczny dla gminy. Życzę, aby ten autobus jak najlepiej służył dzieciom, aby się nie psuł, dowoził bezpiecznie, no i żeby rozbudowa szkoły trwała jak najkrócej, żeby w końcu zakończyła się i dzieci mogły już korzystać z nowej części obiektu. Bardzo cieszymy się z tego, że dzieci w takim bezpiecznym autobusie będą docierały do szkoły. Tym bardziej, że większość dzieci, które dojeżdżają do szkoły, dojeżdżają z okolicznych wiosek i ten autobus, który będzie dowoził dzieci z okolic Giełczyna, a jest ich blisko 70, myślę, że będzie spisywał się bardzo dobrze, a takim kolorowym, wygodnym, bezpiecznym autobusem jeździć, to będzie sama przyjemność. Dziękuję w imieniu swoim, w imieniu uczniów za pieniądze, za zaangażowanie, za to, że
jak to słyszeliśmy, jesteśmy bardzo dobrze zaopiekowani przez pana wójta. Dzieci miały okazję przyjrzeć się dokładnie autobusowi, a także wziąć udział w konkursie, który polegał na odnalezieniu na grafice elementu nawiązującego do gminy Łomża. Bystrością i spostrzegawczością wykazała się Lena Godlewska z Giełczyna, która na autobusie dostrzegła pięknie wijącą się i meandrującą narew. Trochę mi kształt przypominał i właśnie też kolor. A jak Lenie podoba się nowy autobus? Jest bardzo właśnie taki kolorystyczny teraz i taki żywy, bo wtedy był trochę taki ponury. Właśnie. Fajny jest, taki, no wygodny taki, bo tamten to był trochę taki niewygodny i taki trochę też mniejszy od tego. Wójt gminy Łomża Piotr Kłys oraz dyrektor szkoły podstawowej w Konarzycach Beata Michalak po zaprezentowaniu uczniom nowej szaty autobusu szkolnego zapoznali wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piątkowskiego z postępami prac w rozbudowie placówki.